Dobry Państwu, witam ponownie. Po krótkiej przerwie to jest program Republika Rano. Czas na kolejnego gościa. Jest nim pan Tomasz Ognisty, członek prezydium NSZZ Rolnicy Indywidualni Solidarność, uczestnik wczorajszych manifestacji. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie Tomaszu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Tomaszu, rozmawiamy dziś dzień po tych protestach, więc no myślę, że te emocje choć odrobinę opadły, choć one są oczywiście ogromne. I chciałam pana zapytać, jak właśnie patrzy pan na te wczorajsze wydarzenia już dzień po tej przespanej lub gorzej przespanej nocy. Pojawiają się opinie, że tak naprawdę do tych zamieszek wykorzystano dziesiątki funkcjonariuszy, którzy po prostu mieli sprowokować te wydarzenia. Czy pan podziela tę opinię i też chciałam zapytać, jak wyglądało pana wczorajsze uczestnictwo w tym proteście, czy również pan ucierpiał? Podzielam te sygnały, które mówią o prowokacjach. Stałem pod Sejmem dość długo, zanim wszystko się rozpoczęło, zanim ta cała bijatyka, nazwijmy to, policji z podstawionymi protestującymi się rozpoczęła. I dosłownie jest tak, jak mówiliśmy. To była prowokacja policji. Nie było problemu pod KPRM-em, gdzie protestowaliśmy. Później w przemarszu szliśmy do Sejmu. Nikt z uczestników w tym czasie nie robił żadnych awantur, nie robił innych rzeczy. Nic się nie wydarzyło. Po drodze mijaliśmy odcinek drogi remontowanej, gdzie leżało również wiele elementów, powiedzmy, których można było użyć przeciwko policji. Nikt tego nie robił, bo ja nie znam osobiście rolników, którzy przyjechali do Warszawy po to, żeby rzucać policjantów kostką brukową. Ale gdy stałem pod Sejmem, gdy nasz samochód Solidarności, który jechał z nagłośnieniem, podjechaliśmy pod Sejm, pod biuro przepustek, gdzie pan przewodniczący Obszański poinformował wszystkich, że zgromadzenie przez myśliwych pod Sejmem zostało rozwiązane i w tym momencie musimy się rozejść. No i nasz samochód ruszył od biura przepustek w stronę Placu Trzech Krzyży, bo musieliśmy gdzieś tym autem zjechać, bo przyszła masa ludzi pod Sejm. I co się wydarzyło wtedy? Było widać to doskonale. Nasz samochód już miał problem, aby policja go przepuściła, żebyśmy się schowali w tą uliczkę z tyłu za Sejmem. Po czym kordon policji wraz z armatką wodną zablokował drogę pozostałym uczestnikom marszu. A plan marszu był taki, że mamy iść dalej w kierunku Trzech Krzyży, abyśmy mogli się rozejść. To nie nastąpiło i niestety to był początek eskalacji konfliktu, gdzie jeden z naszych organizatorów, działacz Solidarności, podszedł do dowódcy, który stał przy wozie policyjnym, przy armatce wodnej i powiedział, że proszę puścić tutaj tych ludzi, bo musimy w tą stronę wyjść. I usłyszał takie niecenzuralne słowo spier. Po czym od funkcjonariusza rozumiem, że takie, od policjanta takie słowa, tak? Od usłyszał. Funkcjonariusza, tak. Usłyszał, że ma stąd pie i teraz dostaniecie gazem. To były słowa policjanta. I teraz dostaniecie gazem. I dosłownie za chwilę oni zaczęli w nas psikać gazem. Oni zablokowali nam wyjście spod Sejmu, żeby nikt się stąd nie ruszył. Przy bloku naprzeciwko Sejmu stali ludzie, stały osoby w żółtych kamizelkach, oczywiście wyglądali jak rolnicy, którzy przy pomocy, nie wiem jak to nazwać, łomów, takich metalowych sprętów wyrwali tam spod tego bloku kostkę brukową. I te osoby, które to wyrwały, zrzucały w policjantów. No tak, ale właśnie takie osoby przecież musiały mieć do tego specjalistyczny sprzęt. No nikt ręką takiej kostki nie wyrwie. Żaden z rolników nie przyjechał do Warszawy z jakimś metalowym prętem. I wyglądało to dosłownie w taki sposób, że te osoby, które rzuciły w kierunku policjantów kilka tych kostek, miało spowodować, aby policjanci ruszyli w stronę pozostałego tłumu. I w momencie, kiedy policjanci ruszyli, to osoby, które tą kostką rzucały, wbiegły na tyły tych policjantów. Czyli schowały się za nimi te osoby. Dokładnie tak. No więc o czym my rozmawiamy? To w taki sposób tak policja chciała rozprawić się z rolnikami. Pierwszy raz w życiu widziałem takie metody. Stojąc naprzeciwko biura przepustek, patrząc na zachowanie ludzi, policjantów. Nic rolnicy nie robili. Nawet jak sobie spacerował z tą flagą, chodził sobie z tą flagą, dostawał gazem. Przykładem jest Obszański Tomek, szef związku, który stoi w miejscu, gdzie Telewizja Trwa miała swoje stanowisko, gdzie
robiła wywiady z uczestnikami protestu. I Tomasz Obszański, stojąc, udzielając wywiadu do kamery, dostał gazem od policjantów, którzy stali z tyłu. No więc przepraszam, ja w tym momencie też dostałem. No to przepraszam, to jest normalne zachowanie policji? Nie, to nie jest normalne zachowanie policji. Ja się urodziłem w 83 roku i rodzice mi opowiadali, bo był w momencie stanu wojennego. I wczoraj zobaczyłem, co to znaczy, jak mógł wyglądać stan wojenny na żywo. I dzisiejsza władza nam pokazuje dokładnie to samo. Ten 83 rok. Panie Tomaszu, tak, ja też słyszałam dzisiaj wypowiedź, akurat to był Krzysztof Bosak z Konfederacji, który też mówił o prowokacji, mówił o zwartych oddziałach policji w kaskach z pałkami, którzy po prostu mieli wywołać te zamieszki, mieli zacząć spychać ludzi. No i część osób, która po prostu nie ustąpi, bo nie ma gdzie stojąc w tłumie, wtedy ta część zostaje opryskana gazem, no i potem już ta sytuacja się nakręca. Czy widział pan również taką sytuację, że po prostu policja w ten sposób to prowokowała? Szanowni państwo, stałem w miejscu, taki skwerek naprzeciwko Sejmu. Pod blokiem jest taki trójkąt zielonej trawy, dookoła obsadzony żywopłotem. I tam w tym miejscu była grupa policjantów. Grupa policjantów, która ewidentnie zaczepiała uczestników tego protestu. Szedłem... To były słowne zaczepki, czy jak? Co ma pan na myśli, mówiąc zaczepiała? Policjanci... Był moment, w którym ja przechodziłem chodnikiem i mijała mnie grupa policjantów. Właśnie tych, nazywamy ich żółwiami, w tych skorupiakach, w tym swoim opancerzonym ubraniu. Mm-hmm. I oni po prostu szli, jeden do drugiego po prostu mieli krótkofalówki i mówili, dobra, wchodzimy w tłum i w pier. Mhm. No i dosłownie za chwilę tak było, że weszli w tłum, tam było rozpalone ognisko, tak to nazwijmy, tam ktoś rozpalił ognisko i dosłownie w tym miejscu pierwszy raz osoby dostały gazem. I ci policjanci wrócili z powrotem do tego miejsca, w którym stali wcześniej. No, przepraszam, wyszedł do nich, widziałem na własne oczy, poseł Wilk, który został bardzo mocno przez nich, poturbowany i przeciągnięty po trawie. No to przepraszam, poseł Wilk, który stał między tymi protestującymi, a policjantami, wyciągnął legitymację i powiedział, jestem posłem. I oni do niego podbiegli i go przeciągli po trawie, więc rzucili go na ziemię i przeciągli go po trawie. No przepraszam, no czy to jest zachowanie policji? Wszyscy uczestnicy wczorajszego protestu podkreślają jedną rzecz. Niesamowita liczba uzbrojonych policjantów w gaz i wszystkie drogi wokół Sejmu zablokowane przez policjantów. Wszystkie drogi, dróżki, żeby nikt nie mógł wyjść. Nikt. To przepraszam. To policja stała po to, żebyśmy nie wychodzili stąd, żeby nas zablokować? Czy miała sprawić, aby protestujący rozeszli się we wszystkich kierunkach do swoich autokarów? No tak nie działa policja. No przykry obraz. Wczoraj jeszcze wieczorem uczestniczyliśmy w Sejmowej Komisji Rolnictwa o godzinie 19, gdzie chcieliśmy, żeby zdać relację. Opowiedzieliśmy o tym. No i widać było, że posłowie, wszyscy znajdujący się na sali, spuścili głowy na dół. I pan przewodniczący komisji powiedział, w imieniu komisji może przeprosić wszystkich protestujących rolników i wszystkie osoby, które tam były, za sytuację, która miała miejsce. Panie Tomaszu, ale głowy na dół nie spuścił premier Donald Tusk, nie wyszedł też do rolników. Dziś odbyła się konferencja prasowa, podczas której Donald Tusk mówił, że policjanci zachowywali się w sposób powściągliwy. No zresztą możemy zobaczyć na antenie Telewizji Republika, jak bardzo powściągliwe działania to były. Posłuchajmy fragmentu tej konferencji. Będę rozmawiał z chuliganami, tylko będę rozmawiał z rolnikami. Ci, którzy złamali prawo w czasie manifestacji, ci, którzy doprowadzili do takich dramatów, jak choćby ciężko ranny policjant uderzony kamieniem, będą odpowiadali prawnie. To nie traktuję ich jako demonstrujących rolników, tylko jako osoby, które naruszyły prawo. Natomiast z rolnikami będę rozmawiał tak czy inaczej. Ale żeby też było jasne, ja w sobotę nie umówiłem się z reprezentantami rolników na negocjacje. Obiecałem im, że poinformuję o działaniach, jakie podjęliśmy i o szansach na rezultaty tych działań i to już oni ocenią,
na ile są usatysfakcjonowani. Postulaty, które brzmią precz z Zielonym Ładem, zablokować Ukrainę, są dla mnie nie do zaakceptowania. Dzień dobry, panie premierze. Michał Gwardyński, Telewizja Republika. Chciałem dopytać się o tą nieodpowiedzialność. Dlaczego polska policja, służba podległa MSWiA, rzucała w protestujących rolników kamieniami, tudzież kostką brukową? Jest wiele nagrań w sieci, które pojawiają się, jak również fakt, że wśród tych prowokatorów, wśród tych chuliganów były osoby, które następnie spacerowały obok samochodów policji, obok operacyjnych wozów tak zwani tajniacy policyjni. Proszę niezwłocznie zwrócić się do prokuratury z tymi nagraniami i z całą pewnością będzie przeprowadzone dochodzenie. Szczegółowe informacje, jakimi dysponuję, też znam te nagrania, o których pan mówi. Widziałem choćby dzisiaj w sieci kilkadziesiąt różnych zdjęć sprzed 20 lat, sprzed 5 lat, które miałyby świadczyć o brutalności policji. I zgadzam się, mamy do czynienia z wieloma prowokacjami, ale zupełnie nie ta strona odpowiada za te prowokacje. I każdy, kto rzeczywiście pozwoli sobie na prowokację albo na dezinformację, będzie w ten czy inny sposób za to odpowiadał. Ale na pewno nie jest to policja. To jeśli chce pan znać moją opinię na podstawie wiedzy, policja zachowywała się niezwykle powściągliwie i została zaatakowana przez niektórych z protestujących kostką brukową. Dysponujemy przecież, wszyscy to widzieli, także odpowiednimi materiałami, które będą na pewno pomocne w dochodzeniu do odpowiedzialności tych ludzi. Niestety musimy kończyć. Tak jak powiedziałam, ze względu na zaplanowany wylot. Bardzo dziękuję, panie premierze. Nie będę rozmawiał z chuliganami, tylko z rolnikami, powiedział Donald Tusk. Podkreślił też, że policja zachowywała się w sposób powściągliwy. Dodał również, że w sobotę o godzinie 10 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami niektórych grup rolniczych i to nie będą negocjacje, tylko przedstawienie pewnego rodzaju pomysłów, założeń, ale Donald Tusk nie chce słuchać o tym, nie wyobraża sobie realizacji postulatów dotyczących całkowitej blokady granicy, czy też wyrzucenia Zielonego Ładu. Panie Tomaszu, jak pan skomentuje fragmenty tej konferencji, o których przed chwilą mówiłam? No, pan premier jest mistrzem manipulacji i okłamywania opinii publicznej, ma do tego wrodzony dar. No dobrze, że użył jednego sformułowania, w którym mówi, że protestujący rzucali w stronę policjantów. Dobrze, że nie użył słowa rolnicy, tylko on powiedział protestujący, czyli zdaje sobie sprawę, że w tym marszu nie było tylko, że były osoby inne niż rolnicy. Więc pytam pana premiera, przed kancelarią jego mieliśmy rozpoczęcie naszego marszu i zgromadzenie. Było kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Poszła delegacja do pana premiera. Pan premier był w swoim budynku. Chcieliśmy złożyć postulaty i wyjść. Pan premier wysłał dwie panie, nie wiem, sekretarki, asystentki, które przyjęły grupę 12-14 rolników. Jest relacja w gazecie Farmer, gdzie panie powiedziały, że pan premier nie ma czasu dla rolników. To kim jest pan premier w tym kraju? Przepraszam, widzi, co się dzieje przed jego oknami i nie mógł wyjść do protestujących, czy zaprosić ich do siebie, proszę złożyć petycję, dziękujemy, wychodzimy. No więc tak się zachowuje premier Rzeczpospolitej Polskiej? Komu on służy? O jakich rolnikach mówi? Z jakimi rolnikami będzie w sobotę prowadził negocjacje? Z kolegami Michała Kołodziejczaka? No właśnie, panie Tomaszu, skoro pan już wspomniał o Michale Kołodziejczaku, który przecież uważa, że jest jednym z was, fotografował się na ciągniku podczas początkowej fazy protestów, no to właśnie, gdzie był Michał Kołodziejczak? Michał Kołodziejczak się schował w Sejmie. Uciekł jak ostatni tchórz. I nawet wczoraj mieliśmy taki fajny obrazek w Sejmie, gdy po proteście poszliśmy do Sejmu, staliśmy tutaj w tym głównym holu przy schodach. Widzieliśmy Michała Kołodziejczaka, który wchodził na tą pierwszą część schodów. Zobaczył nas, popatrzył i liczyłem, że ten człowiek do nas podejdzie i zapyta, bo on mnie doskonale zna. Spuścił głowę na dół i poszedł w drugą stronę. Udał, że nas nie widzi. On po prostu już przed rolnikami ucieka. I w sobotę na spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem znowu zaprosi swoich kolegów działaczy Agrounii, których ładnie nazywa liderami.
i będzie takie samo spotkanie, jak było 29, gdzie na sali zostali zaproszeni działacze Agrounii, tak jak w przypadku województwa opolskiego to było, gdzie został zaproszony działacz Agrounii, który nie jest rolnikiem, ale jest kolegą Michała Kołodziejczaka. Więc jedna osoba negocjowała za całe województwo, przyjaciel Kołodziejczaka. A pan Kołodziejczak może zapomniał, jak panu Kołodziejczakowi minister Robert Telus uratował życie, kiedy Michał Kołodziejczak wtargnął do budynku Ministerstwa Rolnictwa wraz z swoją grupą i przyjechała policja, która czekała na dole, aby go i jego kolegów zaaresztować. I to wtedy poseł Robert Telus pomógł Michałowi Kołodziejczakowi, żeby nic mu się nie stało. Nic mu się nie stało. Wyszedł z ministerstwa w ogóle nieruszony przez policję. Panie Tomaszu, było... akurat wówczas miała mieć wywiad w Ministerstwie Rolnictwa, do którego nie doszło właśnie przez to wtargnięcie Michała Kołodziejczaka do ministerstwa i rzeczywiście pamiętam, że tak było. Policja była przed ministerstwem, ale do żadnych tutaj represji nie doszło. Musimy tutaj kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Tomasz Ognisty, członek prezydium NSZZ Rolnicy Indywidualni Solidarność, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za tą relację. Dziękuję, do widzenia. A teraz, drodzy państwo, właśnie Republika Teraz, czyli flash, skrót najważniejszych informacji. Do zobaczenia za chwilę.